Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować ciasteczka z galaretką. Zapraszam do oglądania. Do 300 g mąki pszennej dodajemy 6 łyżek cukru pudru, 1 łyżkę jogurtu naturalnego i 200 g masła w temperaturze pokojowej. Całość zagniatamy do uzyskania gładkiego i elastycznego ciasta. Ciasto przekładamy do woreczka i chłodzimy 30 minut. Następnie wyjmujemy z lodówki i rozwałkowujemy na grubość około 4 mm. Z ciasta najpierw wycinamy kółeczka średniej wielkości, one mają średnicę około 6 cm. Przekładamy na blaszkę do pieczenia, a następnie wycinamy tyle samo kółeczek z dziurką w środku i również przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Wszystkie ciasteczka pieczemy 10 minut w temperaturze 180 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu. W tym czasie przygotowujemy jedną truskawkową galaretkę, dolewamy do niej 150 ml gorącej wody, mieszamy i studzimy. Kiedy ciasteczka się upiekły, wyjmujemy je z piekarnika i przekładamy na kratkę do wystudzenia. Przestudzone ciasteczka smarujemy galaretką. I po wysmarowaniu wszystkich ciasteczek nakładamy na nie drugie ciasteczka z dziurką. Delikatnie dociskamy, żeby ciasteczka dobrze się przykleiły. Następnie lekko tężejącą galaretką wypełniamy otwory w ciasteczkach. I ciasteczka możemy na chwilkę włożyć do lodówki, żeby galaretka dobrze się zsiadła. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia.